Nazywam się Hirek Wrona. Pewnie trzeba pana przedstawiać. Można by tak powiedzieć, człowiek muzyka, znany dziennikarz, człowiek, który od wielu lat jest związany i z dziennikarstwem, i ze światem muzyki. Co pan najlepiej lubi w swojej pracy? To, że mogę przekazywać emocje, które wytwarzają inni, jeszcze innym ludziom. Dlatego, że sztuka to są emocje. Nie ma sztuki bez emocji. To wszystko, co robimy, kiedy malujemy obraz, grafikę, kiedy tworzymy muzykę, kiedy rzeźbimy, to są wszystko nasze emocje wewnętrzne. Dlatego sztuka jest bardzo subiektywna. I teraz zadaniem DJ-ów, dziennikarzy muzycznych takich jak ja, jest przekazywanie tych emocji, albo inaczej wiedzy o tych emocjach, innym ludziom. Jedni dostrzegą w nim taką wartość, jeszcze inni inną. To również się przekłada na jakieś wartości materialne, bo dla niektórych jedna płyta warta jest 100 zł, dla innych 1500. Tak samo jest z obrazami, z rzeźbą. Więc kiedy ksiądz pyta mnie, czym ja się zajmuję, to ja sądzę, że zajmuję się przekazywaniem wiedzy o emocjach ludzkich i wiedzy, którą zdobywam cały czas, bo to jest proces nieskończony i tak będzie do śmierci, którą zdobywam z książek, z internetu, słuchając muzyki, o muzyce, bo to materiał się zajmuje, innym ludziom. Jest to bardzo miłe zajęcie. Zwłaszcza, że od czasu do czasu płacą jeszcze za to pieniądze. Czy pomysł na dziennikarstwo muzyczne zrodził się dawno, czy wyszedł po prostu spontanicznie? Nie, to był przypadek absolutny, dlatego że muzyką zajmowałem się od dziecka. Mając chyba 6 lat wziąłem pierwszy raz skrzypce do ręki, uczyłem się grać na skrzypcach. Później śpiewałem w bardzo poważnym chórze u świętej pamięci pana Stanisława Steczkowskiego, więc właściwie całą rodzinę Steczkowskich znam od dziecka. A później zająłem się tak naprawdę poważniej grą w koszykówkę i grą w brydża. Ja chciałem być wybitnym brydżystą tak naprawdę. Aż któregoś dnia w czasie studiów przyszedł do mnie mój kolega i mówi: słuchaj Hirek, ty masz dużo płyt, może przyszedłbyś do Radia Studenckiego, ponieważ ktoś tam nie przyszedł na audycję nocną, czy nie zrobiłbyś audycji nocnej. No i jak poszedłem, to tam zostałem. I tak się zaczęła moja przygoda z radiem, które kocham do dzisiaj, mam przyjemność w nim pracować, ale zawsze też byłem DJ-em, miksowałem muzykę na imprezach. I dzisiaj dokładnie to samo robię. Czyli można powiedzieć, że jestem człowiekiem spełnionym, szczęśliwym i tak to się wszystko zaczęło. Po drodze była jeszcze fantastyczna przygoda z telewizją. Z różnych powodów postanowiłem ją zakończyć, aczkolwiek nie uciekłem od tej telewizji, bo cały czas coś dla niej robię. Także gdybym narzekał, to obraziłbym tam kogoś. Wczoraj byliśmy świadkami koncertu zespołu Baj, który na polskiej scenie muzycznej już od kilkudziesięciu lat ciągle trwa. Jak pan sądzi, co jest takim kluczem do szczęścia, by się utrzymać na rynku muzycznym? Jeżeli chodzi o zespół BAEM, to sądzę, że z kluczem do sukcesu są dwa elementy. Po pierwsze, spora baza niezłych piosenek, czyli przebojów, krótko mówiąc. A po drugie, taka ludyczność przekazu. Proste, nieskomplikowane melodie, fantastycznie zaśpiewane przez bardzo dobrą wokalistkę. Nawet powiedziałbym znakomitą wokalistkę i powiedziałem zresztą wczoraj to Beacie po koncercie, że ona ma piękny gospelowy głos, że ona powinna gospel śpiewać, a nie pop rocka. Więc to są właściwie takie elementy, które wpływają na sukces Bajmu, czyli melodyjne piosenki, łatwy, prosty przekaz. No i to jest właściwie sukces do utrzymania się przez wiele lat na rynku. Co pewien czas nowy przebój, dołączamy, cały czas budzamy zainteresowanie sobą w taki czy inny sposób w mediach różnych. No i to się kręci. Od kilku lat na całym świecie, także w Polsce, coraz więcej programów muzycznych próbuje właśnie pozyskać młodych wokalistów. Jak pan by ocenił słuszność takich programów w stosunku do osób, które kształcą się właśnie, by być profesjonalnymi wokalistami też? Przede wszystkim uważam, że takie programy są bardzo potrzebne.
Tak jak potrzebny był program You Can Dance, który, co widzę na swoich imprezach, na których gram, przyniósł bardzo dużo korzyści, bo ludzie zaczęli się uczyć tańczyć. Zainteresowali się tańcem. Tak samo zainteresowali się muzyką, zaczęli chodzić do szkół muzycznych. Wreszcie ci, którzy już są wykształconymi muzykami, przykład Doroty Osińskiej, która tutaj wystąpiła, mogą pokazać swój talent szerszemu gronu, czyli widzom. Więc takie programy powinny być zawsze. I pomijam to czasami takie lepsze czy gorsze jury, bo to jakby nie ma żadnego znaczenia. Czy też dziwne wybory czasem telewidzów, bo to jest jakby zupełnie inna sprawa. Natomiast to jest fajne miejsce, gdzie fajni muzycy mogą się pojawić. I życzę tym dzieciakom, którzy za nami śpiewają, żeby oni wszyscy gdzieś tam się pojawili w tych programach i żeby odnosili sukcesy w nich. Zakończenie poproszę o pozdrowienia dla słuchaczy Radia Głos. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, widzów i proszę przyjąć ode mnie jeden przekaz. Słuchajcie, róbcie to, co lubicie i niech to zawsze będzie związane z serduchem, bo bez serca nie ma niczego, co jest fajne w życiu.